robisz mi fotki? Te? Dzięki. W końcu muszę ją rozebrać. No, czyli no jest cały czas problem, nie? Kurde, na tym liczniku ta 50 jest tak nisko, że kabel ją zasłania. Kurde, nie wiem, ile to jest 50. No, przyjechałem do rolnika po... właśnie po te, po wężyki paliwowe. I wiecie co? Obok... co mnie zaskoczyło. Już wam pokazuję. Dasz? Tak zostawiłam w prawej miejscu trochę. Zawodowo, dobra. I jeszcze tutaj w tą stronę, okay, dobra? Dobra. Okay. Siemano, siemano. Dzisiaj akcja z Hondą. Powiem wam, że miałem wyciek paliwa i nadal ten wyciek paliwa mam. Czyli można powiedzieć, uciąłem jedną końcówkę, nałożyłem, był jakiś czas spokój. Teraz po prostu z drugiej strony chyba, nie? Już po prostu nie wiem, o co chodzi, ale w końcu muszę ją rozebrać i muszę wymienić wszystkie węże paliwowe, no niestety. Wszystko, co idzie od gaźników do kranika, muszę to po prostu powymieniać, bo no, leci jak z wiadra, po prostu leci jak z wiadra. A trzeba pojeździć, nie? Akcja, Honda. Fireblade. No właśnie będę chciał wam pokazać, jak to leci. No jest po prostu katastrofa. Teraz zobaczę, czy paliwo jest. Zaraz to porozbiję. No właśnie chodzi o to, że po prostu ono cały czas sobie gdzieś tam leci. Teraz w tej chwili mam kranik zakręcony. Odkręcę go. Jestem ciekawy w ogóle, gdzie to ten wężyk poszedł. No i bądź tu mądry, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. O, leci. Teraz będzie jak z wiadra leciało. No, czyli no, jest cały czas problem, nie? No, wydaje się, jakby przelewało przez gaśniki, ale mam tutaj węże pozakładane. Ostatnio to wszystko robiłem. Oj, nie mam pojęcia. Czyli co, trzeba rozbierać. Ale powiem wam, z tej opony jestem zadowolony. Ja pierdzielę, Brixton. Jaki to jest model? Patryk kupił teraz jeszcze nowszą. Jeszcze nowszy model, jak ona się nazywa? Bridgestone S22 ja mam. A teraz podobno jest jakaś nowa, ale jest naprawdę rewelacyjna opona, nie? Chcemy nad morze pojechać, także lepiej, żeby fajerka była sprawna. I szykujemy z Danielem nowy odcinek, muszę wam powiedzieć, że może wyjdzie petarda, nie? No. Daniel scenariusz pisze. Bak ściągnięty. No i teraz mogę zobaczyć, jaka tutaj jest sytuacja. Jaka sytuacja? No generalnie nie mogłem tego wężyka tutaj ściągnąć. Musiałem sobie pomóc śrubokrętem, ale on po prostu jest już taki stary, że zaczął tutaj pękać. W sumie no... tu wygląda, że jest wszystko dobrze. Tu widzicie, pozakładałem wężyki, żeby jak będzie przelewało, żeby miało to odejście, ale to i tak kapie. Chyba, że tutaj na tym trójniku. Jak to jeszcze można tutaj sprawdzić? Ewentualnie bym kupił dłuższy, no wiadomo, że kupię tam więcej tego węża. I podepnę wszystko jeszcze raz i zobaczę po prostu na baku. Bak będzie po prostu wyżej, nie będę go zakładał, dlatego na takiej przedłużce zrobię, powymieniam je i założę tutaj na wejściu taki dłuższy, tak samo ten
żebym mógł zobaczyć, skąd to leci. Bo ja nie widzę, żeby tutaj coś było nie tak z tym wężem. Żeby tak po prostu leciało. Chyba że kranik do bani jest. I tego nie widać. No może, no to używane założyłem. No wiecie co, tutaj może ewentualnie być jeszcze tutaj z tym problem. Może tutaj jest gdzieś wyciek. Na tych tutaj wewnętrznych trójnikach. No może tak być. Jutro byśmy chcieli pojechać do Torunia, bo potrzebuję trampki do trenowania jazdy na kole. Naprawa Fireblade'a. No fajny jest, no kurde, mój Fireblade. No sam go robiłem w końcu, nie? Ale w przyszłym roku planuję go odnowić, nie? W ogóle. Zobaczymy, może jakie nowe barwy zmieni. Może po prostu coś tam, no... Może będzie po prostu trochę, może inny projekt, nie? No zobaczymy. No i co jeszcze się szykuje? No, szykuje się żwirownia jakaś kładem. I nowy filmik z nowym motocyklem Jacka. Czyli zamienił R1 na crossa. Jak się okaże, że kranik jest do bani, no to będę zakładał ten stary niestety. No, przyjechałem do rolnika po wężyki paliwowe. I wiecie co? Obok, co mnie zaskoczyło, już wam pokazuję. Obok ładnych taczek jest kładzisz. Kład, cena 11 tysięcy, sprzedam. Używany, a myślałem, że handlują. Co to będzie? Co to będzie za kład? No i kupiłem 19 zł, metr tego, no i jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Kurczę, powiem wam, dzisiaj bardzo gorąco, nie? Teraz dopiero to słońce zachodzi, jest o wiele lepiej, nie? No w garażu jest gorąco. No tak, założyłem na razie ten cienki wężyk, żeby po prostu mieć ten bar w górze i żebym po prostu nie musiał go zakładać i żebym widział, co się dzieje. Tutaj dopasuję sobie te dwa krótkie, no i tego zostawię na razie długiego. No i jestem ciekawy po prostu, czy to będzie ciekło z podgaźników centralnie, czy z kranika. Wiecie, bo to, jak tutaj te węże tak wiszą, no to no nie wiadomo skąd to cieknie, nie? No nie widziałem, żeby tutaj coś było nie tak. Mówię, tak jak wspomniałem, martwię się, że po prostu z tamtego trójnika jednego albo drugiego cieknie. Za wężyki zapłaciłem 20 zł. Czy nożyczki sobie poradzą? Poradziły. Wygląda jakby fajerka była, nie wiem, podłączona pod jakąś kroplówkę. No to co, odkręcam kranik. Nie wiem, może te wężyki mogą być za długie, może być za długa droga tego paliwa, ale spoko, próbujemy. Co się będzie działo? Zaczyna kapać coś. Ale na razie jedna kropelka spadła. No powiem wam, że no na razie nie kapie, ale... Dlaczego kapało? Słuchajcie, mam małe trybki, muszę to zrobić na trybki, nie? To jest trochę bardziej pancerny wąż i nie pasują te moje zaciski. Nie kapie. I tu widzę tutaj to czystego, cienkiego, czystego, grubego. Ale to nie jest lanie się znowu paliwa, tylko to lekko kapie. Ale tu z góry. Czekaj. O. Już wiem, tutaj trzeba zrobić dobry zacisk.
dobry zacisk trzeba zrobić tutaj na tym. No to jest przyczyna, nie? Czyli jednak węże, mimo że skróciłem go, założyłem, to nie było to. Dobra, no to już wszystko wiem. Robię zaciski na węże. No i jazda. Co, stary wąż był już za luźny, nie? Był po prostu za szeroki. Nie wiem, tam źle trzymały te zaciski, już to wszystko stare było i dlatego problem się zrobił, ale żeby to, tam musi być wytwarzane naprawdę duże ciśnienie, że po prostu to tak mocno to paliwo ciekło, nie? Dobra, teraz sobie to podocinam i muszę pozaciskać. Fireblade poskładany, próba ostateczna. Pozaciskałem wszystkie węże, teraz próba generalna. Mam nadzieję, że teraz ani kropelka nie spadnie. Kiedyś, że tamte węże były już stare, to dwa po prostu zaciski już były też do bani, nie? Martwiłem się, że to będzie gdzieś na tych trójnikach ciekło, ale nie. Naprawiłem Hondę. Jutro jedziemy do Eremoto. Będziemy kręcić odcinek z trampkami do Willy.